Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 39. odcinek Fajterkowa, programu poświęconego grom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś m.in. o Mistrzostwach Polski w Tekkena 8, nowe informacje na temat Lidii Sobieskiej, a także o największym turnieju w historii bijatyk, czyli Evolution, które już za tydzień. Zapraszam! You win. Zaczynamy standardowo od wyników turniejów. Tydzień temu nie było żadnego turnieju TWT rangi Master czy Challenger, natomiast dwa tygodnie temu obejrzeliśmy bardzo fajny turniej na CEO. W finale Tekkena 8 zmierzyli się Atif oraz Keisuke. Japończyk grający Kazuyą zaliczył kilka bardzo dobrych występów na poprzednich turniejach TWT, no i w końcu trafił tutaj do wielkiego finału z drabinki przegranych. Był bliski zresetowania, no ale niestety nie udało się, dropnął combo w bardzo ważnym momencie i Atif skończył tę walkę przed resetem, tym samym wygrywając turniej CEO. Poza Keisuke, rewelacją turnieju okazał się Dojin, który grał na turnieju wieloma postaciami. Leo, Claudio, Fengiem, Lili, Shahinem, Lawem, Zafiną, Leroyem oraz Larsem. No chyba nikt z takich topowych graczy nie gra aż tyloma postaciami. Czwarte miejsce dla Joki, piąte dla JD Sierra, ex-aequo z AO, a siódme ex-aequo Kaywiz oraz Bilal. Jak może zauważyliście, w tym top 8 nie było żadnego Amerykanina, mieliśmy za to dwie osoby z Europy. Jeśli chodzi o pozostałe gry, w Street Fighterze wygrał Punk, drugi był DCQ, a trzeci Nephew. W Smashu pierwsze miejsce Cola, drugie Riddles, trzecie Beast Mode Paul. W Guilty Gearze pierwsze miejsce Umisho, drugie miejsce Leffen, trzecie miejsce Tempest NYC, a wyniki pozostałych turniejów znajdziecie pod linkiem w opisie. You win. Pozostając w temacie turniejów, zapowiedziane zostały Mistrzostwa Polski w Tekkena 8. Ja nagrałem o tym osobny materiał, więc teraz pokrótce. 8 turniejów eliminacyjnych offline, a potem finały w ostatnim dniu Poznań Game Arena. Pula nagród 10 tysięcy złotych, turnieje w 6 miastach. Zabrakło Warszawy, zabrakło Wrocławia, zabrakło Katowic na przykład, ale mamy takie miasta jak Bydgoszcz czy Białystok, gdzie turnieje odbywają się rzadziej, więc pewnie będzie okazja, żeby lokalni gracze pokazali się z dobrej strony. Mistrzostwa Polski, organizowane oczywiście przez Fighting Games Challenge, rozpoczynają się w sierpniu. You win. W piątek rano odbył się Tekken Talk, w trakcie którego dowiedzieliśmy się, że Lidia Sobieska trafi do Tekkena 8 23 lipca polskiego czasu rano. Będzie to dostęp wczesny, a dla osób, które nie wykupią Character Passa, Lidia dostępna będzie 26 lipca, czyli w piątek. Oznacza to, że Lidii nie zobaczymy na Evo. Jak pewnie wiecie, ja sam miałem okazję pograć Lidią na takim pokazie zorganizowanym przez Bandai Namco. Było to dość kameralne spotkanie dla kilku osób w Polsce, więc tych materiałów jest mało. Poza tym IGN pokazał fajny materiał, w ramach którego możemy zobaczyć, jak Lidią się operuje, jakie ma właściwości ciosów, jakie są strategie grania nią. No i nie licząc wspomnianego Tekken Talka, są to chyba w tym momencie jedyne materiały, które możemy obejrzeć, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Lidii, jeszcze zanim będzie dostępna dla wszystkich. You win. Podczas Tekken Talka dowiedzieliśmy się też czegoś więcej na temat finałów TWT. Data, miejsce oraz pula nagród to są elementy, które zostaną ogłoszone w tym miesiącu. Podejrzewam, że tuż przed finałami na Evo. Natomiast wiemy, jaki będzie format tego turnieju. Finały TWT będą trwały aż 4 dni, gdzie pierwsze 3 dni będą wyglądały następująco. 20 osób z globalnych rankingów trafi do 4 grup, po 5 osób w każdej i tam dwie osoby awansują do dalszej fazy. Jeśli chodzi o regionalne rankingi, to tam 15 osób trafi do 3 grup, po 5 osób w każdej i 6 osób wyjdzie do kolejnej rundy. I dodatkowo do kolejnej rundy wejdą dwie najlepsze osoby z rozegranego właśnie w ramach tego wydarzenia LCQ. Czwarty dzień to double elimination na aż 16 osób, ale tutaj jest lekka kontrowersja, dlatego że do drabinki wygranych trafią osoby, które były wcześniej w rankingu globalnym najwyżej. Natomiast do drabinki przegranych od razu trafią dwie osoby z LCQ oraz te osoby, które awansowały do tej drabinki, wcześniej grając w grupach,
gdzie zobaczymy graczy z regionalnych rankingów. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem fanem tego rozwiązania, a to z racji tego, że ktoś, kto bardzo dobrze radził sobie lokalnie, nie będzie miał okazji zagrać z kimś z rankingu globalnego, tak naprawdę aż do momentu, jak ta osoba spadnie do drabinki przegranych w ostatnim dniu rywalizacji. To co prawda jest taka forma promocji graczy, którzy jeżdżą po całym świecie i zajmują wysokie miejsca w rankingu globalnym, no ale pewien niedosyt tutaj mimo wszystko pozostaje. You win. Wspomniałem o Evo, które będzie już za tydzień i będzie to chyba największy w historii turniej związany z bijatykami. A kiedy tylko poznamy harmonogram, no to podzielę się z Wami i powiem, kiedy będę streamował turniej Tekkena 8 i może coś jeszcze. Natomiast teraz chciałbym Wam powiedzieć, że będzie to rekordowe Evo nie tylko pod względem liczby uczestników łącznie, bo w Las Vegas zagra ponad 10 tysięcy osób, ale też jeśli chodzi o pojedyncze turnieje. W Street Fighter 6 zobaczyłem ponad 5200 osób, w Tekkenie 8 ponad 4600, w Guilty Gearze ponad 2000, w Granblue ponad 1300. Natomiast tu, uwaga, jest duża niespodzianka. Street Fighter 3 Third Strike to będzie największy turniej singlowy w historii tego tytułu. 1101 osób weźmie w nim udział. Szóste miejsce Under Night in Birth 785. Siódme miejsce Mortal Kombat 1 645 osób, a ósme miejsce King of Fighters 15 375 osób. You win. W tym roku odbędzie się kolejna edycja Red Bull Golden Letters. Jest to turniej rozgrywany w Londynie, gdzie jest taki charakterystyczny motyw, że jeśli ktoś zdobędzie albo Greata, albo Perfecta, to dostaje taki dodatkowy punkcik. Jeśli takie trzy punkciki zdobędzie w trakcie seta, to automatycznie wygrywa. I tym razem został zorganizowany taki turniej kwalifikacyjny dla graczy ze Stanów Zjednoczonych, którego zwycięzcą okazał się Sir Piggy, czyli gracz Kumo. Otrzyma darmowy przelot właśnie na ten turniej do Londynu. A w rywalizacji o tę właśnie nagrodę wygrał w wielkim finale z operatorem Niny Victimo. Trzeci był Treaty the Rapper, czwarty Shadow20Z. You win. Niedawno mówiłem Wam o tym, że 11 października pojawi się Dragon Ball Sparking Zero, a kilka dni później, bo już 17 października, zadebiutuje tytuł Blazing Strike. You win. Do 2XKO trafi kolejna postać. Jest to Brown, czyli w skrócie duży gość, który bije tarczą, a jego zwiastun widzicie na ekranie. You win.
Co ciekawe, do Doty 2 trafiła minigierka w postaci bijatyki, a na ekranie widzicie, jak wygląda to gameplayowo. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda tak zwany Touch of Death, czyli combo, dzięki któremu wygrywamy całą rundę. You win. Za blisko 2 tygodnie, bo 26 lipca, w trakcie San Diego Comic Con International odbędzie się panel Mortal Kombat 1 rok 2, a na nim dowiemy się, jakie NRS ma plany na kolejny rok z Mortal Kombat 1. Być może dowiemy się, jakie postacie trafią do drugiego sezonu, a czy wy macie jakieś konkretne oczekiwania wobec tego tytułu? You win. Informacja dla fanów Guilty Geara. W przyszłym roku obejrzymy sobie anime o tytule Guilty Gear Strive Dual Rulers. I tutaj taka ciekawostka, będzie to, jak widzicie na ekranie, anime zrobione tak jakby na silniku gry, a za anime odpowiedzialne jest studio Sanzigen oraz ekipa, która stworzyła grę Guilty Gear Strive. Do Hunter x Hunter Nen Impact zapowiedziano 3 kolejne postacie, których zwiastuny możecie oglądać na ekranie. Są to Maci, Uwogin oraz Krollo. あんたが相手なら手加減なしでいいわね。わざと怪我したら直してくれるかい？あ、はい。ムカつく。じゃな。はい。遅い。気な。そこか。こい。ここで始末する。動くと切れるよ。じゃ、さようなら。 これじゃ準備運動にもなるやしね。こういうやつがいるからやめられねえ。殺しはな。クズめ。死でつぐない。後悔するぜ。なんだと。なんだと。お前がぶっちゃけ。 6番インパクター。俺、めんどくせえ。全部まとめて消し止めやがれ。団長命令は絶対ね。本気でやるよ。団長命令なら私としても問題ないよ。本気かよ団長。本当にやっちまっていいんだな。俺が許す。殺せ。 どうやって、どうだ、無駄だな。寝てろ。避けられるか。残念。あの娘の占いにはなかったな。貴様のくだらんざれ言はどうでもいい。こいつが、お扱いの。ここだな。行くぞ。遅いな。サシでやる。なるほど。スキルハンター。 インドアフィッシュ。幕切れだ。 You win. Z kolei do Under Night Inbirth 2 Sys Celes trafi postać Uzuki. Uścia! Toki wa kita! Jeje! Tempesto-san! Dekakezzo! Konna toko to wa osaraba da! 目標はパラドクス。必ずぶっ倒す。よし、派手に暴れてやるぜ。お前の相手はアンデ。この悪夢の世界へようこそ。骨のないやつだな。まるで張り合いのない。さあさあ。 楽しい宴の始まりだ。狭き器より入れよ魂。
死者の渇きを潤す極上なる感度よ。この夜にブラックモンガーと出会ったが最後だってね。 You win. O tym, że do Multiversus trafi Agent Smith, już wiedzieliśmy od kilku ładnych tygodni, natomiast w końcu doczekaliśmy się zwiastuna, który prezentuje gameplay tej postaci. No i mamy tutaj charakterystyczne motywy z Matrixa, dodatkowo strzelanie, jakieś airdasze, unikanie ciosów. Fajnie to wygląda, jeszcze nim nie grałem, ale jeśli mieliście okazję sprawdzić właśnie agenta Smitha w Multiversusie, podzielcie się proszę swoimi odczuciami w komentarzu. First time destroying a Kryptonian. We all play the hand we're dealt. Mine is just a feather. Smile pretty for the picture. You win. Czy mamy na sali fanów Bleacha? Ja tego anime w ogóle nie oglądałem, natomiast wiem, że jest bardzo, bardzo popularne. No i tutaj dobra wiadomość dla Was, jeśli interesuje Was to anime. Zapowiedziana została nowa bijatyka 3D, z tego co się orientuję, to ma być Arena Fighter Bleach Rebirth of Souls, z której to gry screenshoty widzicie na ekranie. You win. Jeśli siedzicie trochę głębiej w lore Tekena, czy na przykład widzieliście epizod postaci Kazui w Tekenie 8, to wiecie, że Kazuya lubi buty i to doprowadziło do kooperacji Bandai Namco oraz, uwaga, Nike'a. Powstaną buty inspirowane Kazuyo Mishimą, będą dostępne normalnie do sprzedaży, a to jak wyglądają widzicie na screenshotach na ekranie. You win. Double Dragon powraca w nowym tytule, Double Dragon Revive. No a niestety jak widzicie na ekranie, tytuł ten nie zapowiada się jakoś rewelacyjnie. Słabe animacje, kiepska grafika, nie wiem czy są w stanie z tym dużo zrobić, no jest dużo negatywnych opinii w internecie na ten temat, więc kto wie, może zdecydują się na jakieś zmiany. Tym bardziej, że gra ma mieć premierę dopiero w przyszłym roku. A platformy docelowe? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, a także Steam. You win. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie wiem, czy za tydzień widzimy się w Fighterkowie. Nie wiem, czy wystarczy mi czasu z racji tego, że będzie Evo. No i też będę nagrywał materiały wokół tego turnieju. A jeśli nie za tydzień, no to widzimy się za dwa tygodnie. A w międzyczasie oczywiście na streamach, na streamie przede wszystkim z Evolution 2024 z Las Vegas. Do następnego. Cześć!